proszę bardzo, ciąg dalszy rymowanki. W Viva Spocie są zawsze świetni goście, dlatego jeszcze Ewę Farną zaproście. Długo prosić o to się nie dajcie, tylko szybko ją do siebie zapraszajcie. Proszę bardzo, ze mną jak z dzieckiem. Fani domagają się tego, co byś pojawiła się w naszym programie i cały czas w programie jesteś. Ewa Farna w całej okazałości. Siedzimy sobie na schodach typu Sophisticated i rozmawiamy o rozmaitych zajawkach. Oczywiście priorytetową zajawką to jest śpiew. O tym już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o narciochach. Tak, rozmawialiśmy, że poleciliśmy psychiatrę. Nie, to ja sobie poleciłem, nie zrozumiałaś dowcipu, wiesz? Bo nie, spoko. No dobrze, nieważne. Słyszałem, że zagrałaś w filmie. Powiedziałaś, że twoją wielką pasją również jest film. Tak. I miałaś okazję zagrać w serialu. Co to był za serial, jak odnalazłaś się w tej roli? Serial Hela w opałach. I grałam taką niegrzeczną dziewczynkę, córkę tatusia. No, ale mogłabyś, fajnie było. A mogłabyś pokazać, jak jesteś niegrzeczną dziewczynką, wiesz? Obszejmy miałam, twoje... miałam piercing, byłam strasznie taka, wiesz, w czarnym. A coś tam przyszło, tam Hela i mówiła, o sukienkę, do teatru idę, w której sukience ma powiedzieć? A ja siedzę tak i patrzę na nią. No wiesz, to zależy, do którego cyrku chcesz pójść. I tak, wiesz, jestem taka niegrzeczna, nie śmieję się wszystkich o troszeczkę tak... Ale taka jestem niegrzeczna, no za bardzo. Jak odnalazłaś się w tej roli? Wiesz, no. Fajnie na planie? Super było, super. Takie przeżycie nie zapomnę. Okej, kolejny temat to twoje 16 urodziny, bo one już niebawem. Słyszałem, że szykuje się niezła bibka. Ja teraz, Dar-O, chciałbym się dowiedzieć, jak w obecnych czasach młodzież się bawi. Bo to 16, moja 16 to było dawno, na murku ją spędziłem, a potem trochę staliśmy w bramie. A teraz to normalnie grube party. Nie aż tak. Ja tylko myślę, że byłoby fajnie, no, jakaś tam imprezka. Duża? Nie? Zaprosisz fanów? Znajomych? Nie wiem, znajomych, kolegów, kapelę, team, rodzinę. Jak się młodzież teraz bawi? Przeróżnie, ale ja tak jakoś oryginalnie. Okej, w takim razie nie będę cię ciągnął za język, wiem, że nie możesz tego wszystkiego zdradzić. No zdradzę wszystko, tobie wszystko. Tak? Jasne. Czyli jak się bawi młodzież? Bawi się strasznie, ale ja jestem grzeczna. Okej. Okay. Dobra, przechodzimy do konkursiwa, do wygrania takie płyciwo. To jest druga płyta Ewy Farny. Jeżeli chcecie zgarnąć takie płyty, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które Ewa w tym momencie zada. Jedziesz? Nie, jadę, ja tylko... Mówiliśmy o twojej 16, pewnie będzie tak. Pytanie związane z tym. Więc kiedy odbędzie się, nie moja impreza, ale kiedy będę miała 16 lat? Tak brzmi pytanie, kiedy swoje 16 urodziny obchodzi Ewa Farna. Jeżeli znacie odpowiedzi na to pytanie, wystarczy wysłać tę odpowiedź na adres viva@viva-tv.pl. Ja mogę tylko tyle obiecać, że płyty zostaną własnoręcznie podpisane przez Ewę. A jeżeli nie wiecie, kiedy obchodzi 16 Ewa, to pytanie pomocnicze. Kto jest najlepszym prezenterem Viwy? I podkreślam, że ja trzymam tę płytę w ręku. No, to tyle, jeżeli chodzi o konkursiwo. Ja bardzo dziękuję za przybycie na te schody. Moim gościem była Ewa Farna. Wielkie dziękuję brawa, bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Też. A i mam nadzieję, że zostanę zaproszony na tę 16. Ja jestem jeszcze młodzieżowcem. Dzięki za rozmowę. Też dziękuję.